Nazywam się Marek Wider, jesteśmy na pracowni obróbki z krawaniem. Przy Puckich warsztatach, no, w laboratorium, tak? Obróbki z krawaniem. No i tu uczniowie pracują po prostu na obrabiarkach, uczą się obsługi obrabiarek. Wykonuję podstawowe czynności w tym zakresie. No, mimo pandemii staramy się wykonywać swoje obowiązki, no bo nie da się zdalnie nauczyć zajęć praktycznych. Każde to jest umiejętność. To filmik nic nie da. Musimy to wykonywać własnoręcznie. W zawodach technik, mechanik, ślusarz, w zawodach branży mechanicznej generalnie. Obróbka z krawanem, montaż, demontaż, technologie i tak dalej. To jest pomieszczenie do obróbki wykańczającej. Uczniowie pracują na obrabiarce do szlifowania płaszczyzn. To jest magnetyczna taka obrabiarka, no, jakieś tam wykonywania czynności już wykończeniowych. Jesteśmy na zajęciach pracowni obróbki ręcznej. Tu uczniowie jakby pierwszą część swoich umiejętności ćwiczą. Coś własnoręcznie wykonują. Oczywiście zgodnie z kartą technologiczną, z kartą, która służy do wykonywania pewnych czynności. No i podstawowe narzędzia, które stosują obróbki ręczne. Jak uczeń wykona te swoje zadania, w tym momencie przechodzi na kolejną jakby dział związany z wykonywaniem, ale już w sposób mechaniczny, bo tutaj ręcznie, natomiast obok są sale, gdzie wykonywane są te czynności, ale mechanicznie, tak? Czyli na obrabiarkach, frezarkach, tokarkach, szlifierkach i tam jeszcze innych urządzeniach. Kolabun Marek, uczę przedmiotów zawodowych, mechanicznych. Tutaj znajdujemy się w pracowni, praktycznie to jest kilka pracowni. To jest pracownia wytrzymałości materiałów, pracownia rysunku technicznego, ale w tym momencie tutaj uczeń przeprowadza próbę zrywania próbki, no, tak zwanej trytki. Możemy badać właśnie, jakiej siły trzeba użyć, żeby zniszczyć ją. No i później na tym wykresie możemy przeanalizować, przy jakiej maksymalnej sile, no i jak szybko wzrasta jej plastyczność, także się to wydłużenie, aż w końcu dojdzie do momentu, gdzie ona całkowicie ulegnie zniszczeniu. No tutaj jesteśmy na terenie pracowni obróbki spawalnicze. Tak? Tutaj jest akurat symulator spawalniczy, gdzie uczniowie w sposób wirtualny uczą się spawać, ale profesjonalnie. Jest bardzo fajne urządzenie, możemy ustawić różne parametry spawania z podpowiedziami odpowiednio. No i uczeń akurat tutaj ćwiczy tą umiejętność.